wuja, gazu od wuja. Ten wóz jest obłędny. On to robi raz za razem, po prostu jak Porsche. Siemanko, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Obok mnie Audi TT. Audi TT, o którym wspominałem przy okazji materiału, który realizowaliśmy dla Was jakiś czas temu. Tu macie link, jeżeli ktoś z Was by przegapił. Tam pokazywaliśmy Wam TT-tkę z silnikiem R32, bardzo mocny sprzęt. Auto, które potrafi naprawdę ugryźć fury o wiele teoretycznie szybsze, mocniejsze i dużo droższe. A tutaj to jest prawdziwy killer. Dzisiaj opowiem Wam szczegółowo o tym aucie, a w zasadzie opowiemy, bo jest z nami właściciel, który zna to auto na wylot. To jest prawdziwy projekt przez wielkie P. Auto, które zostało praktycznie zbudowane od zera, od podstaw, przebudowane totalnie. Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że jest to najgrubszy, najbardziej ekstremalnie przebudowany samochód, jaki do tej pory pokazywaliśmy na kanale, a jednocześnie niesamowity performance. Wierzcie mi na słowo, to nie jest ani odrobinę powiedziane na wyrost. To jest samochód, który ugryzie praktycznie wszystko, co znacie, co możecie kupić w salonie. I jest naprawdę wąska liczba aut, które teoretycznie są w stanie bić się, jeżeli chodzi o czasy, o osiągi, które to auto generuje. Potwornie szybki wóz. Na szczęście jest z nami właściciel, który pomoże mi opowiedzieć o nim, który budował ten samochód, a przebudowany jest od absolutnych podstaw, więc zapowiada się bardzo ciekawy materiał. Zostańcie z nami. Jest z nami Jacek, cześć, witam Cię. Witam Cię. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i że przyjechałeś do nas pokazać swojego czorta, swoją bestię. Ja również, to prawda, trwało to ponad 4 miesiące, ale tak, na szczęście udało się dojechać. Umawialiśmy się od wiosny, no ale tak to niestety jest, że trzeba spiąć wiele rzeczy. Kuba musi mieć czas, ja muszę mieć czas, Jacek musi mieć czas i musi być pogoda. Trudno to połączyć, ale szczęśliwie się udało. Jacku, będę Cię dzisiaj dużo pytał, bo trochę wiem o tym aucie, ale wiem niewiele. Zacznijmy od tego, co to w ogóle było bazowo, jakie to było auto? Bazowo, trzeba przyznać, jest to zwykłe dwulitrowe TT, notabene ściągnięte ze Stanów. O mocy? O mocy 210 koni z zawrotnym silnikiem. Tyle tylko, żeby było quattro, żeby nie trzeba było ciąć podłogi i przerabiać tego wszystkiego. Okay. Także takie auto, ze względu na to, że było troszeczkę tańsze, zostało ściągnięte delikatnie, draśnięte do Polski, od razu z pomysłem na to, żeby robić konkretny projekt. Czyli dobrze rozumiem, że jakby założeniem było od razu to, że kupujesz bazę pod coś, co będziesz budował, tak? Od razu było wiadomo, że projekt idzie z silnikiem R36, czyli 36 litra produkcji Volkswagena i auto pod to będzie przerabiane. Okay. Z tego względu, że firmy, które mi to wykonywały, miały już w tym doświadczenie, ten silnik był zabudowywany już w paru innych modelach platformy, również platformy MK, było to i Sirocco, i Golfy, i nawet Skoda Superb się trafiła. Wiedzieliśmy, że TT-tka jest najlżejsza, ma najmniejsze opory powietrza i kurczę, zaczęło wychodzić, że robi najlepsze czasy. Słuchajcie, bardzo ciekawe podejście, bo zwykle to jest tak, że ktoś kupuje auto i po pewnym czasie stwierdza, że ma za mało mocy, albo chciałby coś więcej, albo przy okazji, jak zaczyna się interesować danym modelem, to po prostu rozwija gdzieś tam tą zajawkę, a tutaj rozumiem, że to po prostu od początku zaplanowany temat. Od początku zaplanowany temat było wiadomo. TT 8S, czyli trzeciej generacji w quattro, wybieszamy wszystko, wkładamy na nowo, spinamy w całość i bawimy się. Jak długo jeździłeś seryjnym egzemplarzem? Nawet jednego dnia. Nawet jednego dnia, okay. Ponieważ przyjechał, został wyjęty silnik i zaczęły się prace. Rozumiem. Nawet, no to... Nie cieszyłem się, nawet nie był zarejestrowany. Szybko poszło. Szybko poszło. No dobra. Rozumiem, że zacząłeś przebudowywać, ale on od razu jakby osiągnął takie wyniki, o tym powiemy Wam za chwilę, co osiągnął, ale od razu szliście w tym kierunku, w tego topowego setupu? Konkretny stage został umówiony, czyli stage 2, powyżej tej siódemki z przodu. Okay. Tak miało być, takie były założenia. Czyli od razu grubo. Od razu grubo, bez półśrodków. No to ciekawie, ciekawie. A szczegóły myślę, że zaraz uda nam się przedstawić. Dokładnie. No dobra, czas zajrzeć pod maskę i zobaczyć, co tam się dzieje, bo to jest clue tego programu. A trochę się dzieje. 2 litry było, teraz siedzi 3,6, tak? Teraz siedzi 3,6, ten potocznie zwany VR, ostatni dobry VR grupy Volkswagena. Troszeczkę inny niż tej TTC, o którą przedstawiałeś. Tak, tam było 3,9 litra. Tam było 3,9 litra, one miało kąt rozwarcia cylindrów 15 stopni, ten ma 10,5, troszeczkę większą pojemność, inne runnery na wydechu. Z czego pochodzi motor? Passat. Passat R36, ewentualnie była taka Skoda, też 3,6 litra, 300-konna. I tak od razu było powiedziane, wchodzimy w ten silniczek, ponieważ wiemy, że troszeczkę inaczej generuje moc niż R32, nie wymaga aż takiego wysokiego kręcenia, dlatego zapadła decyzja na 3,6. Kupiliście motor, który miał być bazą i co się działo dalej? Rozumiem, że przebudowa, tak? Przebudowa. Motor został rozebrany na części pierwsze. Wszystko leżało, że tak powiem, ładnie ułożone na stole. Jednej z dwóch firm, które budowały ten projekt.
zostały użyte odpowiednie komponenty po to, żebyśmy czuli się bezpiecznie przy użytkowaniu tego silnika. Czyli wjechała kucizna. Wjechała kucizna, wjechały inne parę przyróbek, o których nie chciałbym teraz wspominać, gdyż to jest to tajemnica firmy, które zbudowały ten silnik, nie oszukujmy się. Dodatkowo został on spięty ze skrzynią, najmocniejszą skrzynią biegów, dwusprzęgłową produkcji Volkswagena, czyli DQ500, która tak naprawdę nigdy nie była dedykowana do tego silnika. Ona jest szybsza od tej DQ250, którą wtedy... DQ250 to jest pierwsza skrzynia do Volkswagena, która została wypuszczona na rynek. Później było DQ500 i DQ381, które jest montowane dzisiaj w Golfach 7R i S3 i RS3. Tak naprawdę DQ500 jest największą skrzynią, najmocniejszą, przenoszącą najwyższy moment, oczywiście 7-biegowa. Rozumiem. Która też nie została seryjna, ponieważ zostały skrócone czasy, zostały podniesione ciśnienia, po to, żeby dała radę przenieść te parametry silnika. Połączenie skrzyni z tym motorem było proste? To, czy to wchodzi plug and play? Czy... Nie, no oczywiście, że nie wchodzi plug and play, ponieważ ta skrzynia nigdy nie pasowała do tego silnika. Mamy już, że tak powiem, koledzy, którzy to przerabiają, mają opracowaną technologię połączenia tego. Nie ma tu żadnego adaptera, żadnego dystansu, żadnych dodatkowych śrub. Odpowiednio dzwon skrzyni jest przerobiony tak, żeby pasował idealnie pod ten silnik. Żeby między nimi nie było żadnych przekładek, po to, żeby nie było mniej elementów, które mogą się wysypać. Bardzo mi się podoba to podejście, żadnych półśrodków, wszystko od A do Z zaplanowane, no ale to pod maską też widać, słuchajcie, no czyściutko, pachnąco, można tutaj, że tak powiem, jedzonko rozkładać, bo jest tak wyczyszczony, nie wiem, czy przygotowywałeś go na potrzeby silnika. Nie, ten silnik tak wygląda, to było tak zrobione, a czemu zostało tak to zrobione? Myślę, że powiemy pod koniec odcinka, dlaczego to wszystko jest tak poukładane i zrobione z taką dbałością o szczegóły. Tutaj należy podkreślić to, że ten silnik został wpięty, włożony do platformy MQB, czyli najnowszej Volkswagena, w której nigdy nie występował. I najważniejsze, wszystko jest wystrojone na seryjnym sterowniku silnika. Właśnie, seryjny sterownik, ale ty masz opcję zmieniania map, z tego co zrozumiałem. Mamy dwie mapy. Dwie mapy, jedną taką, że do jazdy na co dzień, na paliwo 98. Z piątką z przodu, z grubą piątką z przodu, która w zupełności wystarcza, żeby śpieszyć ze świateł. Spokojna, bezawaryjna i tak dalej. Dokładnie. Tak. Druga jest to mapa na, że tak powiem, do wściekania się, na paliwo setkę, bez żadnych dotrysków, bez żadnego alkoholu, bez niczego, po to, żeby ten samochód był w 100% funkcjonalny. Czyli jadę, tankuję i przyjmuję się. No i pewnie jesteście bardzo ciekawi, ja też. Pełna naprzód to generuje wtedy mocy. Byliśmy już na paru hamowniach, zawsze jest siódemka z przodu, nie chcę mówić dokładnych parametrów, ponieważ to jest, że tak powiem, nasz haczyk na podstawie klientów. Na pewno wszystkie hamownie w Polsce, czy to będzie nad morzem, w centralnej Polsce, czy w górach, zawsze pokażę siódemkę z przodu. 700 koni to jest naprawdę poważny koni, wynik. 850 Nm i to co najważniejsze, tak jak powiedziałem, prace nad tym projektem w tych obydwu firmach, czyli w Air Performance i Avo Racing trwały od ostatnich 5 lat i różnicą w tym stage'u jest takim, że on nie jedzie od 4000, od 5000. Ten silnik jedzie już od 2000. O, to jest imponujące. I właśnie to jest rzecz, na którą warto też zwrócić uwagę. Bardzo często gdzieś tam przy okazji rozmów o samochodach padają właśnie cyfry, wyniki, ile ma mocy. A być może pamiętacie film z Suprą i Marcin opowiadał o tym, że Supra przeszła szereg stage'ów, różnych setupów i nawet w najmocniejszym stage'u jeździła słabiej, wolniej, kręciła gorsze czasy niż w obecnym stage'u. Teoretycznie słabszym o praktycznie 100 koni, czy nawet ponad 100 koni. No i właśnie, to jest sztuka. Wystrojenie motoru tego, żeby wstawał od dołu, żeby podawał tą moc tak, żeby można było ją przenieść na asfalt, a nie zrywało trakcję i tak dalej, i tak dalej. Czyli rozumiem, że tutaj po prostu chłopaki mają w tym doświadczenie. Ma w tym olbrzymie doświadczenie. Mamy tutaj 12 wtryskiewaczy, ponieważ 6 wtryskiewaczy bezpośrednich, które były, skończyły się przy 600 koniach, trzeba było dołożyć wtrysk pośredni i to wszystko jest wysterowane przez oryginalny sterownik silnika. Także w tym momencie on wie, co ma robić, jak ma zarządzać tymi dawkami, po to, żeby właśnie przy 3500 obrotów mamy, uwaga, 830 już Nm. Także auto wstaje od samego dołu. No, naprawdę, wyniki i cyferki są imponujące, ale jeszcze to, o czym mówisz, no, myślę, że przekonamy się o tym później w praktyce, aczkolwiek już, jeżeli ktokolwiek z Was w ogóle ma jakieś pojęcie o tym, jak przebiegają wykresy mocy momentu obrotowego, no to już robi wrażenie. Zresztą motor, tutaj jak zaglądamy pod maskę, też robi wrażenie. Mnie zaciekawiło straszna ilość węży różnych, które tutaj są, przelotów na wierzchu blow-off, tak? Może tak. Jak wygląda proces utrubiania tego silnika? Wiadomo, to jest jednostka wolnosąca, którą trzeba było odprężyć. Jednak chłopaki z Air Performance i Avo Racing poszli o piętro wyżej niż normalni tunerzy, którzy to wykonują. Kolektor wydechowy, jak i kolektor ssący jest ich produkcji. Są to kolektory odlewane w odlewni na ich życzenie. Zostały zaprojektowane, przypasowane do tego silnika, zostały zrobione formy i są odlewane. Do każdego setupu są indywidualnie odlewane. Grubo. Nie jest to spawany kolektor wydechowy w żaden sposób, tak samo kolektor ssący, wszystko jest przygotowane. Czemu jest taka ilość węży? Ponieważ auto posiada szereg funkcji, które pozwalają nam na chłodzenie tego silnika nawet po jego wygaszeniu. Czyli w momencie, kiedy zgasimy silnik, pompa wody elektryczna dodatkowa pędzi układ chłodzenia przez kolejne 15 minut po to, żeby go chłodzić. Tak samo turbosprężarka. Oprócz przewodów olejowych mamy przewody wodne, które ją chłodzą.
Także tak jak widać, nie jest to setup na zasadzie włożymy turbosprzężarkę, duże turbo, duży intercooler, zobaczymy co będzie, gdzie wstanie, jakie parametry uzyskamy, tylko wszystko zostało przemyślane tak, gdyż celem tego samochodu to nie była ani 1/4 mili, ani, że tak powiem, jazda torowa, to było po to, żeby dawać fan z jazdy w codziennej jeździe. Czyli jeżeli potrzebuję dzisiaj z Białegostoku dojechać do Warszawy czy do Szczecina, wsiadam i jadę. Jasne. No, bardzo mi się podoba właśnie to, że to jest tak przemyślany projekt. Powiedz jeszcze tylko dwa pytania, bo to jest, myślę, że istotne, nie tylko mnie to ciekawi. Jak długo był budowany i jak dużo czasu, o ile wiesz, chłopakom zajęło w ogóle dojście do takiej wprawy z tymi motorami, bo wiem, że to nie jest ich pierwszy projekt, tylko jeden z kilku kolejnych, tak? Cały, jeśli mogę mówić w imieniu, cały projekt R36 Turbo jest rozwijany mniej więcej od jakichś 5-6 lat. Firma, przypomnij? R Performance i AW Racing. To były dwie firmy, które budowały zresztą to auto, tak? Myślę, że na dogrywkach będziemy bardzo ładnie widzieli na tym karbonowym dostawcy, okay, którą, że tak powiem, dokładają do każdego silnika, jakie swoje logo, aha, żeby było zaprezentowane, kto zbudował silnik. Tak jak wspomniałem, to jest 5-6 lat, budowa tego konkretnego egzemplarza to jest półtora roku. Półtora roku od momentu, kiedy postawiłeś auto. Kiedy postawiliśmy auto i wszystko, że tak powiem, po kolei było robione, wiadomo, silnik został rozebrany na części pierwsze, został na nowo złożony. Wszystko zostało wyczyszczone tak, żebyśmy się nie wstydzili właśnie podnieść. No i też, żeby potem silnika. Nic nie zaskoczyło, jakaś pierdoła, która klęknie, dokładnie, i wywali cały motor. Dokładnie. Prawda? W międzyczasie też był szereg, że tak powiem, zmian wymuszony nowym sterownikiem, najnowszym sterownikiem silnika, do którego właśnie Witek pracował nad tym ponad półtora roku, po to, żeby były dodatkowe funkcje, o których jeszcze na pewno wspomnimy, bo nie jest to tylko możliwość przełączania map w samochodzie jednym przyciskiem, ale również sterowanie układem wydechowym, który ma klapy. Oprócz tego całym bezpieczeństwem silnika, który zarządza w taki sposób, że jeżeli którykolwiek z parametrów wcześniej ustalonych, szczególnie termicznych, przekroczy wartości maksymalne, silnik momentalnie jest zławiony. No właśnie, tutaj wspomniałeś o tym wcześniej, jak rozmawialiśmy poza kamerą, że gdzieś tam jeździłeś sobie nim po torze i temperatury były wysokie, udało się go lekko podgotować. Zagotować nie, ale pojechałem na tor Poznań. Ale krytyczne jakieś tam wartości, które... Przekroczyłem. Tak, i motor to zdławił. Nagle zadzwoniłem do Witka, pytam się o co chodzi, on mówi, słuchaj, mam odcięcie przy 5500, co się nigdy nie zdarzało. Zaczęliśmy logować później auto parę tygodni później, okazało się, że przekroczyliśmy 120 stopni oleju i w tym momencie rzeczywiście auto zachowało się tak, jak się powinno zachować, czyli obniżyło swoją moc, możliwości kręcenia się wysoko po to, żeby zabezpieczyć silnik. Funkcja niby prosta, ale naprawdę ma sens. Słuchajcie, jak jeździmy po torze, bawimy się gdzieś tam, upalamy samochód, to emocje są takie, że czasami człowiek zwyczajnie nie zerknie, tak, nawet co się dzieje z temperaturami. Tym bardziej, że było 30 na zewnątrz, także stąd to wynikało prawdopodobnie. No, tak. Jeżeli byśmy się chcieli bawić dodatkowo na torze, musielibyśmy dołożyć dodatkową chłodnicę oleju. Pomimo, że tutaj chłodnica, że tutaj pojemność silnika olejowa jest zwiększona, ponieważ mamy założoną płytę wzmacniającą od dołu pomiędzy miską a blokiem silnika, po to, żeby nam to wszystko, że tak powiem, spinało w jedność. Mimo tego jednak olej dostał swoje temperatury, ale jak widać, sterownik zadziałał, jest bezpiecznie. Wróciłem od tamtej pory, 1000 km przejechane i nic się nie dzieje. No właśnie, a odkąd skończyłeś projekt, bo jest to już auto... Roczne, czyli rok proste, czasu jeździsz od momentu, kiedy skończyłeś. 9500 ostatnio na badaniach technicznych wyszło. Czyli jeździ, czyli żyje i ma się dobrze. Jeździ, ma się dobrze. Jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe smaczki, wiadomo, intercooler jest produkcji Wagnera, czyli największe, co było sprawdzone. Nie ma tam żadnych customowych intercoolerów, tylko produkty sprawdzone, pasujące akurat do modelu. Bez rzeźbienia. Bez rzeźbienia. Co jeszcze smaczków dodaje? Na przykład taka pierdoła, przepraszam za wyrażenie, jak dolot powietrza, który jest przez nas zaprojektowany i wydrukowany na drukarce 3D. O. Tylko po to, żeby filtr powietrza nie ciągnął gorącego powietrza. Ale to jest wydrukowane i to jest gotowy element do założenia, czy potem się odlewa? Nie, gotowy element do założenia. Został zaprojektowany przez jednego z naszych kolegów, wydrukowany, to jest specjalny materiał, który wytrzymuje i termiczny, jest plastyczny, żeby nic mu się nie stało i tak naprawdę... Wygląda jak fabryka. Jak fabryka, no o to chodziło, żeby to wyglądało jak fabryka. Czy działa? Działa na tyle, że po pierwszym wystrojeniu samochodu i założeniu tego łapacza wyjechali na drogę, okazało się, że możemy jeszcze dolać paliwa, bo powietrza jest znacznie więcej niż było na hamowni. Żałuję, że nie mogłem zobaczyć twojej miny, jak wsiadłeś po raz pierwszy do tego samochodu po skończeniu, ale myślę, że to się musi dziać. Może tak, no. Mina nie było, ponieważ ja go docierałem przez 3,5 tysiąca kilometrów, także taka połowa twoich znajomych dociera. Nie, wszyscy wiem, jak wygląda. Powolutku po tej trasie na szczęście jest siedmiobiegowy automat, który przy 3000 obrotów, do których można było kręcić, pokazuje prawie 1,7 na budziku. Także można fajnie docierać. Docieranie też było na 450 koniach, które w zupełności wystarczyło, żeby te pierwsze do świateł. Okej, czyli było spoko. Dobra, jeszcze sakramentalne pytanie, no bo wiemy już, ile generuje mocy. Ile waży? Ważyliście auto? Oczywiście, ważyliśmy auto w momencie, kiedy ustawialiśmy zawieszenie, bo tak jak mówiliśmy, auto jest kompleksowo przebudowane. Przy ustawianiu zawieszeń ustawialiśmy zawieszenie na wagach, także waga pokazała 1435 kg. 1435, to bardzo lekko. Myślałem, że walniesz 1,5 tony albo ciut więcej. Współczynnik masy do mocy mamy niecałą dwójkę.
Pięknie. No, czyli naprawdę... 2 kg na jeden kon mechaniczny, także no, imponujące. Superkary wchodzą, że tak powiem, w naszym zakresie. No właśnie, to jest rzecz, o której za chwilę powiemy. Pogadaliśmy chwilę o sercu tego samochodu, ale pewnie tak jak i ja jesteście bardzo ciekawi, jakie osiągi teraz generuje. Mierzyliście auto? Mierzyliśmy zaraz po finalnym wystrojeniu. Niestety był to marzec, także ze względu na opony letnie w marcu i temperaturach nie były dogrzane, także się troszkę ślizgaliśmy. Wtedy dragi, bo w tym momencie każdy bierze na dragi, bo jest i stwierdzi tobie, czy masz górkę, czy podgórkę, czy jak, pokazywało nam 5,1. 100-200. 100-200 oczywiście, nie mówimy do setki. Mówimy 100-200, 5,1, także powinna przy dobrych warunkach zejść poniżej piątki. No słuchajcie, nie wiem, czy większość z Was, czy nie, jakby śledzi te wyniki, ale 5,1 to jest kosmos. 5,1 to jest szybciej niż Aventador SVJ, niż wszystkie Huracany, włącznie z STO, szybciej niż F8, w zasadzie szybciej niż prawie wszystko, może z wyjątkiem McLarena 765, 765 może SF90, to też jeździ szybciej, ale to jest naprawdę na palcach obu rąk jestem w stanie wymienić super i hyperkary, które gdzieś tam krążą po Polsce i są w stanie z tym powalczyć. Wrażenia są niesamowite, każdy, kogo do tej pory przywiozę, najlepiej na to reagowali. Moi sąsiedzi, którzy w momencie, kiedy mieli wysiąść z auta, nie wiedzieli, co mają powiedzieć. Słuchajcie, no ja się wcale nie dziwię. 0-100 udało się zmierzyć? 0-100 to jest loteria. Podobnie jak w przypadku twojego Audi, liczy się nawierzchnia, tak. Trakcja i tak naprawdę no, poniżej trójki schodzimy bez najmniejszego problemu. Czyli jakby łącząc to w całość, poniżej 9 sekund 0-200. Ja bym powiedział, że poniżej 8. Poniżej 8 nawet. Poniżej 8. No. Przy dobrej trakcji poniżej 8 spokojnie to osiągniemy. To jest kosmos. To, słuchajcie, no teraz idziecie do salonu, spełniacie marzenie, kupujecie 911 Turbo S, które przecież klepie wszystko, tak? I nagle przyjeżdża gość w TT, mówi papa i no tyle myślę, go widzieliście. Myślę, że nagle... ze startu do tej stówki mogły być troszeczkę z przodu, ale później no, już zaczynamy zabawę. Ale wspomniałeś, że problemy z trakcją się pojawiają do dosyć dużych prędkości, mimo napędu na 4 koła, do jakich? Mimo napędu na 4 koła przeprogramowanego, przebudowanego Haldexa, który jest spięty, który ma podniesione ciśnienie po to, żeby rzeczywiście kleił, pojawiają się problemy przy 150, przy 170 km na godzinę. Oczywiście na torze, bo z takimi prędkościami nie chciałbym się poruszać. Wiadomo, to oczywiście jest to oczywista historia. No ale przy napędzie na 4 koła zrywanie trakcji przy 100 kilkudziesięciu na godzinę, no to już brzmi naprawdę potwornie. No, bo... uczucie jest niesamowite, bo dosłownie samochód dostaje żabki, bo go co chwilę... Ale gryzie, jakby ślizga się i gryzie i idzie dalej, tak? Nie czujesz tego poślizgu, tylko czujesz po aucie, że kontrola trakcji zaczyna ingerować i zaczyna go przeduszać silnik. Czyli tak jakby zapał żabkę, jakby ktoś go delikatnie przyhamowywał. Monstrum, naprawdę monstrum. Co nie występuje latem, gdy opony są dobrze nagrzane. Dobra, ale jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi, no bo wspomniałeś, że goście, którzy budowali, stroili ten samochód, oni robili różne eksperymenty z innymi samochodami swoimi, które gdzieś tam stroili jeszcze dalej. Jaki jest w ogóle potencjał z tego setupu? Ile tu można wycisnąć hipotetycznie? 9 z przodu została już osiągnięta jakiś czas temu i nie stanowi to najmniejszego problemu. 900 koni ponad. Tylko tam już pewnie pojawiają się problemy z przeniesieniem nie tylko tego na asfalt, ale żeby to wytrzymywało wszystko. Jak tak? się udało przenieść to na asfalt, to nagle się okazuje, że albo napędowy się ukręci, albo któraś płaszka się ukręci. Także w tym momencie trzeba to tak wypośrodkować, żeby tym się dało jeść. Oczywiście to są już projekty do łamania czasów. Tak, do ścigania się. Do dragu, do wszystkiego. My mówimy o aucie, które ma jeździć, które ma przewieźć 1000 km w trasę, jeżeli to sobie zechce, i wrócić z powrotem do domu. No, słuchajcie, to też jest bardzo istotna sprawa, bo wbrew pozorom, bardzo często w ogóle są takie rozmowy, gdzieś tam padają, ten ma tyle koni, ten ma tyle, ten klepie wszystko, bo przecież kręci 5,4 albo 4,9 sekundy, 100-200, a prawda jest taka, że przy takich projektach bardzo często jest tak, że one więcej stoją niż jeżdżą, bo są jakieś bolączki, bo są jakieś problemy, bo się gotują, bo kapryszą na pogodę, muszą być idealne warunki, musi być czysty, przyczepny asfalt, dogrzana opona, dogrzany asfalt. Tutaj w to auto wsiadacie, ładujecie i on podaje, i on jeździ i jak powiedziałeś, zrobiłeś ponad 9000 km w rok bez żadnych problemów, no to tylko, jest imponujące. Tylko zmieniam olej. Nic poza tym. Jak często? Słuchaj, no z tego względu, że ostatnio go przegrzałem na tym, na torze, no to wyszło, że przejechałem na nie 1500 km. Okej. Czyli często. Czyli dość często. No i teraz powiedzcie, że producenci, którzy mówią Wam, że 30 tysięcy to jest właściwy interwał serwisowy, nawet dla na przykład właśnie R8 z silnikiem 5,2 litra, który się kręci do 9000 obrotów, to jest okej. To jest chore. No ale dzięki temu potem kupujecie nowe samochody, bo one padają. Ewentualnie naprawiamy. Albo naprawiają. I biznes się kręci. Tak jest. No dobra, teraz parę słów poza mechaniką o stylistyce. No, auto wygląda bardzo dobrze, prezentuje się godnie. Domyślam się, że znowu z seryjną dwulitrówką ma niewiele wspólnego. Było to seryjne TT w pakiecie S-Line, oczywiście ze względu na to, że zderzak jest bardzo mocno zabudowany, nie pasowało nam po ten intercooler, także wleciał pakiet z TTRS-a. Cały zderzak przedni jest od RS-a. Cały tak? przedni zderzak od TTRS-a, progi boczne są od TTRS-a, tylny zderzak został seryjny, ale to zostało dołożone do niego dokładka popularnego kiedyś firmy tuningowej z Niemiec, Rieger, który ma bardzo fajny wzorek.
Ona w ogóle istnieje, ta firma jeszcze? Oczywiście, że istnieje, w każdej chwili można kupić do niego części. Okej, okay, bo kiedyś ta firma była naprawdę popularna i bardzo popularna, kultowa, bym wszyscy powiedział. Wszyscy pamiętamy nawet. Kalibry. Tak. Wszyscy pamiętamy Kalibry. Bardzo fajny dyfuzor tylny. Dodatkowo dołożyłem jeszcze do tego pakiet Maxtona, czyli przedni lip, przednie, że tak powiem, podkładki progów. Zauważyłem jeszcze, że masz tutaj trochę takich srebrnych dodatków, to chyba jest inspirowane RS-ami, tak? To jest inspirowane RS-ami. Pierwotnie było to czarne, jednak ze względu na to, że trochę z tej czerni chcieliśmy zrezygnować, na próbę został przyśnięty grill, okazało się, że fajnie to wychodzi. Dołożyliśmy jeszcze te pasy po to, żeby trochę rozjaśnić ten samochód. Dodaje takiego troszkę smaku i zadziorności dodatkowo, nie? Myślę, że ona i tak jak za kimś jadę, to jest na tyle zadziorna, że i tak wszyscy zjeżdżają. Tak jest. A myślę, że jak nie, nawet nie chcą, no to tutaj argumentów nie brakuje, żeby, że tak powiem, szybko przeskoczyć, odskoczyć i robić swoje. Auto stoi na bardzo ładnej feldze, ale wspominałeś, to jest ciekawe koło, bardzo lekkie koło. Może, powiedz, cóż to jest? Może nieładne, ale mi się podoba. Ale jedno z najlżejszych. Okay. Priorytetem była masa, niska masa nierozrowalna, także wleciał Motek, wersja ultralight w 19 calach. Waga samego koła jest poniżej 10 kg sztuka. Także w tym momencie... Bardzo lekko. Dodatkowo bardzo twarde koło, wytrzymałe. Tak jak powiedziałem, może nie najpiękniejsze, ale chodziło o to, żeby było jak najlżejsze i żeby zmieściło hamulce w sobie. A rozmiary są przód, tył to samo? To samo. Szerokość ta sama? To samo, że tak powiem, nie zmienialiśmy, nie jest to, jest to napęd, że tak powiem, przewidziane 4x4, także nie ma sensu, żeby wrzucać z przodu węższe, z tyłu szersze. Okej, okay, czyli każdy szczegół dopieszczony, nawet koła są nieprzypadkowe, jakby... Może każdy kilogram, ja bym powiedział tak. Function over fashion, można powiedzieć, yes, tak? Exactly. Kluczowe było performance, a nie wygląd, tak? Tym tu się kierowałeś. Urywanie każdej dziesiątej sekundy po to, żeby auto było jak najszybsze przy zachowaniu standardowego jego użytkowania. No, a to jest, myślę, że lekko licząc do standardowej dziewiętnastki, no, nawet nie mówię o jakichś tam chamskich odlewach z Chin, ale pewnie z 2 kilo różnicy, co najmniej na feldze, nie? Przynajmniej. A znowu masa nieresorowana to jest ile? Razy 4? Razy 4. Razy 4, czyli powiedzmy 2 kg na każdej feldze zaoszczędzone, razy 4 i razy 4. I tak? Razy 4. No i to jest ta masa realnie, którą musielibyście wyrzucić z auta, żeby osiągnąć to samo. No dobra, a co dalej? Zawieszenie też na pewno jest... Zawieszenie jest całe przebudowane z tego względu, że nie byliśmy pewni co do wzmocnienia przedniej ramy nadwozia, czyli tak zwanych popularnych sanek, zostały wymienione na model z TTRS-a. Wszystkie elementy metalowo-gumowe też są z TTRS-a. Nie chcieliśmy poliuretanu z tego względu, że strasznie skrzypi, strasznie jest twardy. No tak, a ty tym jeździsz. A ja tym jeżdżę. Jeżeli chodzi o zawias, auto jest posadzone na gwincie, na zawieszeniu gwintowanym. Zjeździłem już trochę zawieszeń gwintowanych, nie wiedziałem co wybrać. Witek przyszedł, że tak powiem, z pomocą. Trafił idealnie, jest to Bilstein B16, czyli najwyższa półka Bilsteina z możliwością i regulacji wysokości oraz siły tłumienia oraz dobicia. Także każde koło indywidualnie możemy sobie ustawić w zależności do tego, jak będziemy się poruszali. Dokładaliście jakieś rozpórki, stabilizatory inne? Stabilizatory oczywiście są wymienione, standardowe wyleciały, powiedziały out, są założone najgrubsze stabilizatory Aibacha z przodu jak i z tyłu. Aha, czyli to nie jest na zasadzie, że wsadziliście coś z TTRS-a, tylko dalej custom, nie, tak? Wszystko customowe po to, żeby to auto, że tak powiem, jak najlepiej się prowadziło, ono się poprowadzi jak mały go-kart. Kolejne pytanie, no czymś tą zawrotną furę, bo to jest potwór, cały czas to podkreślam, to jest potwornie szybki wóz, czymś to trzeba wyhamować. Widzę, że zacisk raczej chyba nie jest seryjny. Nie, zacisk nie jest seryjny, zacisk nie pochodzi z żadnego auta seryjnie produkowanego. O, czyli to nie jest słapik? Nie, to nie jest słapik, nie jest gotowy słapik, który możemy dorwać gdzieś na rynku, tak samo tarczy też nie jest słapik. Jest cały set hamulcowy przedni, jak i tylny, został zaprojektowany i wyprodukowany przez firmę WRK Brakes spod Warszawy. O, czyli polski produkt. Polski produkt, zacisk jest autorski, sześciotłoczkowy, sprzęgnięty razem z tarczą, tarcza jest PFC, ile milimetrów średnicy, nie pamiętam. Ważne, że bardzo dobrze odbiera ciepło. Jest to tarcza dwuczęściowa. Oddzielnie kupujemy tarczę, oddzielnie kupujemy dzwon. W tym momencie z dzwonu musieliśmy zrezygnować, także zostały zaprojektowane i sporządzone odpowiednie dzwony pasujące właśnie do tego auta. Tarcza jest pływająca, dzięki temu przy dużych prędkościach, przy dużych hamowaniach odbiera bardzo dobrze ciepło, nie czuć tego bicia. Klocki, żółte EBC, yellow staff. Przy prędkościach powyżej dopuszczalnych, niestety czasami przy dohamowaniach się nie sprawdzają, niestety zaczynało się ciągnąć po tym, ale specjalnie zostały założone, gdyż klocek rajdowy w codziennym użytkowaniu byłby strasznie piszczący, strasznie głośny, strasznie pylący i prawdopodobnie po bardzo niewielkim przebiegu uszkodziłby niestety felgi. Jeśli jesteśmy już przy hamulcach, jest jeszcze jedna rzecz, która mnie ciekawi, no bo tutaj znowu mamy pełen custom, ale czy to wymagało jednocześnie, nie wiem, wymiany pompy hamulcowej albo przeprogramowania jakiegoś, jak to jest sterowane, jak to działa, czy to po prostu włożyliście i to zagrało, zadziałało? Akurat pompa hamulcowa w tym modelu samochodu jest największa, która jest przewidziana do tej platformy MQB, także jedyne co zrobiliśmy to tylko delikatnie przeprogramowaliśmy, zwiększyliśmy ciśnienie po to, żeby było lepsze czucie po prostu hamulca na pedale. Czyli jednak trzeba było zrobić krok dalej. Przewody pewnie w oplocie, tak? Przewody w oplocie, płyn Motula RB660, niestety, który musi być wymieniany po dobrym upalaniu, ale to robi robotę to, że to auto po prostu hamuje, staje, zatrzymuje się, no i jeździ. No nie sztuka się tylko rozpędzić, sztuka się też na czas zatrzymać. Jeśli chodzi o tył, tutaj też zmienialiście coś?
Co się wydarzyło? Tylne hamulce. Tak jak wiemy, grupa Volkswagena, szczególnie platforma MQB, strasznie cierpi na niedomór hamulców, szczególnie tylnych, ponieważ z tyłu jest montowana tarcza jednolita, bez chłodzenia. Tutaj założyliśmy tarczę wentylowaną o większej średnicy, co wymusiło niestety przesunięcie seryjnego zacisku na odpowiednim adapterze. Czemu nie dwa tłoczki, czemu nie cztery tłoczki? Tył tego auta jest na tyle lekki, iż baliśmy, że przy dużych do hamowaniach, przy odciążeniu tyłu może dojść do zablokowania tylnej osi, a wtedy wszyscy wiemy, co się może wydarzyć, no tak. Także lepiej nie ryzykować. Jasne, czyli przemyślane rozwiązanie. Dobra, pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy z tyłu, lotka. Lotka jest TTRS, czy...? Lotka została, że tak, standardowe skrzydełko, które było automatycznie wynurzane w każdej TTC, zostało wyrzucone, podobnie jak u Ciebie w R8C. Wymagało to dokupienia odpowiednich części, żeby to miało ręce i nogi. Zgodnie ze sztuką. Na to został położony seryjna lotka z TTRS-a, właśnie z przymalowanymi przez nas nóżkami na srebrno, bo wygląda to dużo lepiej. I na to zostało założone skrzydło od HG Performance. Kolejną rzeczą, która bardzo zwraca uwagę z tyłu, to są imponujących rozmiarów kominy. No, piąstka. Śmiało wchodzi, widzę po logo robota Michała z MG Motorsport, pozdrawiamy Michał. Dokładnie, MG Motorsport, co prawda nie miałem okazji poznać Michała. Wydech jest ich, że tak powiem, wyrobem dedykowanym z piękną plakietką pod spodem Audi TTR 36 Turbo, custom. Czyli custom dedykowany. Tak. I co najważniejsze, poszliśmy o krok wyżej po to, żeby oszczędzić masę, bo przecież walczymy o każde dziesiątki sekundy. No właśnie, tak tutaj zdradza delikatnie to chyba kolor końcówek. Kolor, tak. Miałem pytać, czy to jest czasem tytan, czy... Tak, cały wydech to jest tytan. Cały wydech to jest tytan, tłumik. Tłumiki środkowe, wszystkie rury, wszystko do kolektora wydechowego jest zrobione z tytanu. Boję się pytać o cenę, bo dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, więc zostawmy cenę tego wydechu. Myślę, że to jest kosmos, ale zapytam o wagę, bo to jest na pewno ciekawe. Waga, z tego co pamiętam, to było 13 kg całego wydechu. Z kolektorami? Czy bez kolektorów? Kolektor wydechowy, na którym jest zamontowane turbo. Tam mamy downpipe, czyli cały downpipe, środkowe tłumiki, katalizatory. Plus cały wydech to jest 13 kg. 13 kg, czyli pewnie ze 3 razy mniej niż standardowy z katalizatorami, albo i pewnie grubiej, nie? No, tak jak mówiliśmy, walczymy o każdą dziesiątą. No, tutaj nikt jeńców nie brał. Ja się powtarzam przy niektórych projektach, ale to jest następny level, jeżeli chodzi o bezkompromisowość podejścia. Szanuję, jest to imponujące. Naprawdę wow. Wy czasami w filmach pytacie właśnie o to, a ile kosztują takie mody. No, słuchajcie, to bardzo trudno wycenić i nie chcemy wchodzić w takie tematy, bo po pierwsze to są prywatne sprawy, czy ktoś chce o tym mówić, czy nie. Jest dużo. To jest dużo, bardzo dużo, a poza tym, no tak jak widzicie, tutaj można zadbać o każdy detal, a to kosztuje czas, to kosztuje pieniądze. Jedni to docenią, inni nie. No dla mnie to jest po prostu majstersztyk, że doszliście do takiej perfekcji. Dziękujemy. Tutaj w każdym detalu. Jeżeli chodzi o wydech, należałoby też to wspomnieć, ponieważ seryjny wydech był zbyt głośny. Przy 3000 obrotów wpadł w taki rezonans, że niestety w trasie przy przedkościach przelotowych rzędu właśnie dozwolonych nie dało się tam wyjechać, także została założona klapa wydechu, która odcina połowę wydechu, po to, żeby było ciszej. Różnica jest diametralna, te auto już tak nie drze, Masz sterowanie guziczkiem, możesz nie, sobie tam... Właśnie, nie sterowanie guziczkiem. Z tego względu, że czasami możemy się zapomnieć i nie włączyć tego wydechu, żeby był bardziej przelotowy. Przy przyjeździe na wyższy program, przy wyższym obciążeniu był strach o to, żeby wytworzyć zbyt duże przeciwciśnienie na wydechu i usmażyć silnik. No tak. Dlatego funkcją klapy zarządza komputer. Komputer w odpowiednim momencie, przy odpowiedniej prędkości obrotowej, przy odpowiednim obciążeniu otwiera tą klapę, pozostawia otwartą. Ewentualnie, jeżeli wchodzimy w tryb sport, ewentualnie dynamik, jeżeli możemy przedstawiać całego drive'a, komputer wysyła sygnał o otwarciu wydechu. Dodatkowo kombinacją przycisków mogę go sobie otworzyć w momencie, kiedy chcę podjechać pod remizę, ewentualnie pod dyskotekę, po to, żeby tam parę osób na mnie zwróciło uwagę. Okej, okay. Ale jeżeli włączysz go w tryb taki komfortowy, jedziesz spokojnie, to on potrafi być względnie cichy i słuchaj, nie męczący. Jeżeli moja żona i dwie córki, które siedzą z tyłu, jakoś tam się mieszczą, nie urywają mi głowy, że po 400-500 km boli głowa, myślę, że jest okej. Okay. Najdalej, co prawda, do tej pory byliśmy z Warszawy za Krakowem, ale wszyscy usiedli, że tak powiem, zrelaksowani, nikogo głowa nie bolała i nie skakały żołądki od polskich majata. Jesteś chyba wyższy ode mnie, więc nie wiem, jakby to zrobiliście, że tam weszliście we czwórkę, ale... Słuchaj, ja mam mieć wygodnie, mam nadzieję, że te trzy dziewczyny, które są ze mną, które za dużo żyją, mnie kochają, także muszą trochę zjeść. Słuchajcie, prawda jest taka, że dla takich wrażeń, jakie tutaj pewnie to auto generuje, to myślę, że i ja bym się z tyłu zmieścił, jakby było trzeba. Pewnie. Powiem ci szczerze, młodsza córka, jak jeździmy, tato, jeszcze troszeczkę. Wcale się nie dziwię. Jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, o której warto wspomnieć. Tutaj Jacek wspomniał poza kamerą o tym, a mianowicie, że to auto jest w pełni legalne. I to jest, słuchajcie, bardzo ważne, bo wiele jest takich projektów, modów, ludzie zmieniają silniki, a potem nie dzieje się z tym nic dalej, a u Ciebie to auto jest zarejestrowane jako? Jako Audi TT z silnikiem 3,6 pojemności i uwaga, mocą wpisaną 700 koni. Cały proces budowy auta był podyktowany wszystkimi wymaganiami homologacyjnymi dopuszczenia auta do ruchu drogowego po tym, żeby właśnie pod koniec przejść wszystkie badania,
testy, uzyskać pozwolenie i możliwość wpisania parametrów silnika do dowodu rejestracyjnego. Także na dzień dzisiejszy, panowie z niebieskimi czapkami, bardzo dziękuję, ale mogę się pochwalić, że mam dowód taki, jaki być powinien. I auto jest legalne. I auto jest legalne. Także można je normalnie ubezpieczyć. Można je normalnie ubezpieczyć, można bez problemu zjechać na każdą stację kontroli pojazdów. Każdy. Diagnosta to przepuści. Notabene miesiąc temu byłem na stacji kontroli, przeszedłem badania wzorcowo. Jedyny argument to był tylko taki, że przednie hamulce są troszeczkę za mocne, za duże żyletki. No słuchajcie, to jest mega zaskakujące, bo raczej nikt, przynajmniej kogo znam, ja nie spotkałem się z czymś takim, żeby ktoś właśnie poświęcił temu czas i rzeczywiście się tym zajął, a każdy z Was, kto cokolwiek załatwił w jakimś urzędzie w Polsce, to wie, ile to jest nerwów, stresu i czasu, żeby coś przepchnąć, a szczególnie niestandardowe rzeczy, bo umówmy się, to nie jest procedura typowa. Teraz myślę, że było, żeby nawiązać do tych wężyków, które zobaczyłeś pod maską, że jest ich tyle. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, każdy wężyk ma na sobie logo Audi. Wszystkie części są dopasowane z innych modeli po to, gdyż wiemy, że one mają dopuszczenia. Można je użytkować, także nie ma tu żadnego aftermarketu. Okay. Ewentualnie części użyte jako aftermarketowe wszystkie posiadają TÜV niemiecki, czyli w momencie, kiedy są dopuszczone na terytorium Unii Europejskiej, u nas również można je stosować i założyć do tego auta. Szok. Słuchajcie, szok. Po raz kolejny po prostu ta dbałość o detale, przywiązanie uwagi do szczegółów mnie rozwala, bo wiele w życiu widziałem projektów różnych, naprawdę dobrze zrobionych, no ale to jest... kolejny level, no naprawdę. Staramy się. Chcemy, żeby to auto dawało satysfakcję z jazdy, nie tylko, tak jak mówimy, wieczorami na 1/4, tylko każdy, kto potrzebuje chociaż trochę emocji i ma tą benzynę we krwi, tak jak my dwaj. No, myślę, że większość tych, którzy dzisiaj oglądają ten odcinek, benzynę we krwi ma, bo to... Buduje sobie takie auto i w 100% użytkuje je, co prawda po 17 września, jesteśmy już po 17 września. Niestety. Polowanie się zaczęło. Polowanie się zaczęło. Co prawda wiem, że ucieknę, ale nie wiem jak długo. No, lepiej, żebyśmy nie musieli tego sprawdzać. No dobra, czas na to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli szybki soundcheck, posłuchamy, jak to auto brzmi i jedziemy się przejechać. Adrenalinka jest, jeszcze nie ruszyłem, ale tu się musi dziać. Wow! Ale to pcha. Wy nie widzicie, ale moje oczy chyba mówią wiele. Jest bardzo mocno. Jest bardzo mocno, naprawdę. Ale dość kulturalnie mimo wszystko. A kurde, nie, sorry, wróć. Było średnio kulturalnie, ale... Forense. Dobra, teraz go sobie przebiję w manual. Troszkę mam za niski bieg, dlatego taki dron jest. W środku jest dość głośno, ale jak już złapie obroty, jak jest tam około 3000 obrotów, zaczyna gadać, słychać już turbinka nabija. No i słuchajcie, 3000 obrotów, ciut powyżej, gaz w podłogę. Jak naładuję, ja pierdzielę. Wow. Naprawdę, o kurde, jak to podaje. Naprawdę imponujące. Właśnie, to jest to, o czym gadaliśmy, omawiając samochód. Tu jest ta moc taka, którą można kontrolować, ona jest przewidywalna. Oczywiście on ma tam laga, no musi mieć, tu jest potężna turbosprężarka, ogromna, ona ma pewną zwłokę i tego nikt nie przeskoczy, ale znowu to, że ten moment wchodzi dość szybko,
powoduje, że jest duża różnica na przykład między tą TT-tką a tą, którą jeździłem wcześniej. Tam ten lag był, mimo że mocy było mniej, mam wrażenie, że był większy, że ta reakcja była troszkę wolniejsza. Bardzo spektakularne było to wejście, tutaj jest mniej spektakularne, ale za to napędzanie się jest niesamowite. Naprawdę fura robi kolosalne wrażenie. W środku w tym samochodzie jest pełna cywilizacja. Niczym to nie zdradza, co się dzieje pod maską. Aczkolwiek no, samochód jest taki dość brutalny w obejściu, że tak powiem, zapięcie biegu. Ja teraz mam go w tych trybach najbardziej ostrych, najostrzejszych, najbardziej sportowych. Czyli jest ta najmocniejsza mapa ponad 700 konna i tutaj nie ma 702 konie czy 705, tylko jest dużo więcej niż 700. No ale jak słyszeliście, Jacek nie chciał się licytować na moce, bo wiadomo, różne hamownie, różne moce podają, różne temperatury. To są drobne niuanse, które powodują, że te wyniki mogą być bardzo różne, ale możecie przyjąć, że wszystkie hamownie pokazały grubo ponad 700 koni, a to bardzo dużo. Więc on teraz jest w trybie najostrzejszym, najbardziej spektakularnym i troszkę gdzieś tam są te szarpnięcia odczuwalne, no ale... No to fizyka, tego nie oszukamy. Ale słuchajcie, jak to jedzie, to jest po prostu rozpierdziel. Dwuja, gazu od wuja. O kurde. Ja pierdziele, Jacek, szacun, że ty masz prawo jazdy jeszcze. Nie wiem, jakim cudem, może w Warszawie macie przychylniejszą drogówkę. Ale ten wóz jest obłędny, po prostu obłędny. Kurde, jeden z naprawdę to najszybszych samochodów, jakimi jeździłem. No, ostatnio mieliśmy SF90, porąbany samochód, kosmiczny samochód, no ale umówmy się, to jest w ogóle inna liga, inna kwota. On był jeszcze szybszy, ale z takich cywilnych samochodów, no, auto, które robi wiatrak z większości supercarów, które radzi sobie ze wszystkim. Nieważne, czy masz auto spod znaku Lambo, Ferrari, mało prawdopodobne, że masz coś szybszego, chyba że grzebałeś, że masz naprawdę grubo potuningowany wóz. Sztos, naprawdę sztos. Jacek zadbał też o bardzo fajne szczególiki. Mamy tutaj taki guzik, dokładnie taki jak w Porsche, którym można sobie przełączyć wydech. Mamy guziczek, który ma piękny emblemat turbosprężarki, którym można zmieniać mapy. Ja wiem, że to są duperele, ale ja na przykład bardzo cenię sobie takie duperele, takie smaczki i doceniam ludzi, którzy właśnie takie rzeczy robią i dbają o takie szczególiki. Petarda. Jacek też podkreślał parokrotnie, jak nagrywaliśmy ten film, że robił to auto tak, żeby dało się nim jeździć normalnie, na co dzień, bez jakichś większych ograniczeń, żeby mógł zabrać rodzinę i pojechać sobie, powiedzmy, na wakacje. I chyba mu się to udało, słuchajcie, bo jak to auto jedzie w trybie takim względnie normalnym, tą skrzynię przełączyłem w tryb drive i taki niesportowy i nie pałuje, tu jest cichutko, mimo że wydech mamy cały czas otwarty, pełna kultura, naprawdę fajny samochodzik, przyjemny, w ogóle nie zdradza. Poza tym, że troszkę burczy głośniej, co się dzieje? Oczywiście do momentu nie zdradza, dopóki prawy pedał nie zostanie wciśnięty nieco głębiej, a wtedy się zaczyna dziać. Zresztą sami widzicie, co tu się wyrabia w tym aucie. Ja jestem naprawdę porażony. 5.1, słuchajcie, podkreślam, 5.1 to jest czas zmierzony, mimo tego, że to był marzec i trakcja była średnia i no, słyszeliście, auto zrywało przyczepność jeszcze przy prędkościach rzędu 150-170 na godzinę, więc w optymalnych warunkach jest w stanie złamać magiczną barierę właśnie 5 sekund, czyli wysokie czwórki, a to już są czasy, gdzie możecie ganiać topowe, litrowe motocykle. Przy czym na motocyklu bardzo trudno jest wykręcić szybkie 100-200, bo staje na jedno koło, też gubi trakcję, a tutaj to jest temat, który jest wykonalny, no po prostu kosmiczny wóz, a to przyspieszenie jest uzależniające. Zawieszenie porobione z głową, naprawdę tutaj nie ma żadnego przypadku i to czuć, no auto się fenomenalnie prowadzi, gryzie, klei do tego asfaltu, petarda, hamulce, rewelacja. No nie mam, nie mogę mieć naprawdę zastrzeżeń do niczego, no to jest taki projekt zrobiony od A do Z. Trochę spóźniłem zmianę biegu, ale nie spodziewałem się, że napędzi się aż tak szybko. Takie mam gały. Ja pierdziu, ale kot, ale kot. I on, słuchajcie, on to robi raz za razem, po prostu jak Porsche. Tu nie ma w ogóle żadnej litości, on się nie poci, on się nie grzeje, temperatury w normie. Naprawdę, panowie, czapka z głowy za ten projekt, szacun ogromny. Ja to któryś kolejny raz podkreślam, ale to jest warte uwagi, warte docenienia, że to auto jest zrobione kompleksowo, w sposób przemyślany, z dbałością o najdrobniejsze detale. No, to się naprawdę rzadko zdarza, to jest niesamowite. I ten projekt, zwróćcie uwagę, on był od samego początku zaplanowany, żeby właśnie taki był, żeby był dopieszczony. To nie jest kolejna ewolucja, to nie jest 17 przebudowa, 17 setup. Nie,
Oni robili ten samochód przez półtora roku, aż doszli do takiego setupu, do takiej perfekcji. No, ja nie znam panów Zawu Racing, chyba tak, mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwy, ani Zer Performance, więc nie mam tutaj żadnego powodu, żeby ich reklamować. Słyszałem o nich, ale teraz widzę, że opinie, które gdzieś tam o nich krążą, a są bardzo pozytywne, są w pełni zasłużone, bo ta fura jest po prostu obłędna. No, ta fura to jest inny level budowy samochodów, przebudowy samochodów, tuningu. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Dawno jakieś auto nie zrobiło na mnie takiego wrażenia. Mówiłem o tym przy okazji Vipera. Viper to jest inny klimat. On był mega fajny w prowadzeniu, on robił wrażenie, generował masę emocji, tam się naprawdę dzieje, tam to auto opanować to jest duży wyczyn, duży wysiłek. Tutaj wysiłkiem jest to, żeby nie odwalić jakiejś totalnej bzdury i głupoty, bo auto jest piekielnie szybkie, ono kusi, żeby robić rzeczy, które powinno się puszczać po 22 i to też tylko dla wybranych widzów. Ale jest takie, że łatwo nad nim zapanować. Zobaczcie, ja wsiadłem do tego auta, bez jakiegoś tam szczególnego szkolenia, przygotowania, nie musiałem w nim spędzić trochę czasu. No i jadę dość szybko, oczywiście nie robię żadnych tutaj głupot, nie szukam limitów absolutnie, w ogóle to nawet nie ma o czym mówić. Słuchajcie, to auto ktoś budował długi czas, włożył w to koszmarne pieniądze, takie rzeczy trzeba uszanować i w ogóle Jacek, ogromne dzięki za zaufanie, że pozwoliłeś mi zasiąść za kierownicą tego statku kosmicznego, ale wóz jest naprawdę mega i to się rzadko zdarza, myślę, że mamy wielki zaszczyt, że mogliśmy pokazać go światu. Nie wiem, czy to auto gdzieś już było na YouTubie, ja go nie spotkałem, więc cieszę się bardzo, że to ja mogę Wam je przedstawić, a uważam, że zasługuje na to, żeby je pokazać światu i o nim opowiedzieć. A moją przyjemnością i nagrodą właśnie za to, że robię dla Was te filmy, jest to, że poznaję takich ludzi, poznaję taką motoryzację i od czasu do czasu mam szczęście zasiąść za kierownicą i zobaczyć, jak to jest. No, inaczej pewnie by się to nie wydarzyło, więc to moje drogie i bardzo czasochłonne hobby, jakim jest YouTube, bo to wciąż tylko i wyłącznie hobby, w tym momencie oddaję w taki sposób, więc pomóżcie, pamiętajcie, żeby wbijać łapy, zostawiać komentarze i zaznaczyć suba, bo to pomaga temu kanałowi się rozwijać i rosnąć w siłę, a nie jest to łatwe. Jest jedna rzecz w tym aucie, która jest sporym minusem i nie mówię tutaj o minusie na akumulatorze, bo tam podobno też jest. Słuchajcie, minusem jest to, że w tym aucie nie czuć prędkości. On się tak napędza, tak szybko, że bardzo łatwo jest się złapać na tym, że łamiecie wszelkie możliwe przepisy. No, zwyczajnie łatwo stracić prawo jazdy, więc taki minusik. Oczywiście z trochę z przymrużeniem oka, ale naprawdę nie czuć w tym samochodzie prędkości. On je generuje w tak banalny sposób, jakby to było po prostu wstryknięcie z palca. Następny level, naprawdę. A pomyślcie, co się musi dziać w takich potworach, które mają po 1000 koni, które robią 100-200 w 4 sekundy, a czasami mniej. No, to jest dopiero kosmos, co? Moi drodzy, nie wiem, czy coś jeszcze jestem w stanie dodać. Wóz jest fantastyczny. Zrobiony tak, że jeszcze z czymś takim się nie spotkałem. Następny level. Ogromny szacun dla wszystkich, którzy brali udział w zrobieniu tego projektu. Dajcie znać w komentarzach koniecznie, co Wy myślicie o tym i czy na Was zrobiło równie duże wrażenie jak na mnie. Mam nadzieję, bo samochód jest kosmiczny. Dziękuję serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie łapę w górę, nie zapomnijcie zaznaczyć suba i do następnego, a Jacek już w tempie błyskawicy znika z horyzontu. Do zobaczenia!